Paweł gotowy? Tak. Ula gotowa? Gotowa. A Krzysztof Peruj gotowy się urodził. I Want to Believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem jest dziś Ula Gadula. Przepraszam, Ula Zwiedzula. Urszula Szwej. Tak zwany facebookowy, nie tak zwany. Facebookowy, kolorowy, tak? Przyciągnąłem Waszą uwagę. Nie tylko facebookowy. No tak, w sumie kolorowy, tak? W realu też kolorowy. Ale trzeba powiedzieć, czy Ula przyciąga naszą uwagę, prawda? No niewątpliwie wybitny profil, tak? Bardzo kolorowy, pełen ciekawostek, pełen wszystkiego tego, czego szukamy w mediach w dzisiejszych szarych czasach, czyli kolorów. Jak widać na załączonym obrazku, piękna, kolorowa witam kobieta. Tak. Brawo. Co brawo? No brawo. A brawo? Ale ja brawo, brawo. Czy Ula? Ula brawo? Nie, no brawo dla gościa. No brawo. Tam brawka dołożymy. Brawka dołożymy. Ula, no jesteś znana z wielu rzeczy, ale chyba najbardziej z tego, że jesteś podróżniczką, prawda? Prowadzisz biuro turystyczne i powiedz nam w skrócie, ze względu na to, że mamy mało czasu. Mhm. Tak naprawdę mamy dużo, ale... Tak, no ja wiem. Takim gadułom jak ty od razu mówimy, że mamy mało. Ula, jak to się stało, że zostałaś szefową właścicielką i przede wszystkim podróżniczką? Szefową właścicielką biura podróży. Tak, bo nie wiem, to powiedziałaś. Tak. Jak to się stało? Z czego się wziął pomysł na to, żeby... Znaczy, wiesz co, skąd się wziął pomysł? Słuchajcie, ja od kąd pamiętam, uwielbiałam podróżować i uwielbiałam pracować z ludźmi, więc zanim zostałam tą właścicielką biura podróży, to swoją karierę zaczęłam już na studiach jako wychowawca, potem kierownik kolonii, potem rezydent, pilot, przewodnik, no i mając już takie bazę, taką doświadczenie, założyłam własne biuro podróży. Co prawda 16 lat temu, kiedy no tak łatwo, wiecie, jednym pęknięciem myszki nie zakładało się biur podróży, prawda, nie zakładało się firm, tak jak teraz, no nie? Także powiem Wam, że w bólach rodziłam, ale urodziłam. 16-letnie dziecko. 16-letnie dziecko, tak naprawdę. 16-letnie tak. Dziecko. Powiedz mi, Ula, bo no, żyjemy w takich ciężkich czasach teraz, koronawirus, lockdowny, obostrzenia. Jak Ty sobie radzisz? Bo jednak tam 80% branży to szura po dnie. Ja bym powiedział, że 100% branży. Bo jest jakaś branża turystyczna, która nie szura? Nie ma takiej branży. To znaczy, słuchajcie, COVID dopalił wszystkim i to wszystkim firmom, no chyba, że ci, co produkowali rękawiczki i maseczki, no to mają zyski. Natomiast no, dla nas, słuchajcie, to był szok i takim najgorszym miesiącem tak naprawdę dla mnie był marzec, kiedy tak naprawdę kiedy nikt nie wiedział, co się dzieje i jaki to obrót, słuchajcie, to wszystko przyjmie. Ja wtedy pamiętam wycieczki do Londynu, wszystko, słuchajcie, samolotówki. Tych zakażeń to tak były Chiny i Wielka Brytania, ale tych zakażeń było dużo, ponieważ Wielka Brytania jest dużym krajem, no i trudno, żeby ich po prostu były małe statystyki, ale wtedy wszyscy zwracali uwagę na statystyki, tak? Więc ja taka, posłuchajcie, biegałam od komputera do salonu, do telewizji, sprawdzałam te informacje, WHO, pierwszy program, drugi, pyk, COVID, pyk, zakażenia, no nie? I wiecie co, po tygodniu czasu zwątpiłam, mówię, hello kobieto, ogarnij się, nie zmienisz niczego, nie masz wpływu na to, co się stanie, weź ten czas, wykorzystaj dla siebie. Bo stwierdziłam, że końcem marca ten COVID się skończy, tak? Więc nie będę miała wtedy czasu na głupoty, tylko na biznesy, prawda? I nadrabianie życia towarzyskiego. No więc zrobiłam, słuchajcie, porządki... Remont. Nie. Wiesz co, pierwsze, od czego zaczęłam, to od porządku w szafie. A czy wywalenie ubrań z półki pod tytułem może kiedyś schudnę, tak? Potem tych ubrań, które mi wredna kaloria podszywała i zrobiły się małe. Więc jak już to zrobiłam, obejrzałam zaległe filmy fajne, które kiedyś tam nie miałam czasu iść do kina, tak? Bo byłam naprawdę bardzo zabieganą osobą. No i dobra, teraz sobie mogę poczekać, aż w kwietniu, wiecie, wszystko ruszy, no nie, zwarta, słuchajcie, i gotowa. No ale znowu nie ruszyło.
No to ja stwierdziłam, mnie się tak nie da ubezwłasnowolnić, czyli zaczęłam mimo wszystko podróżować. Nagrywać filmy, odwiedzać miejsca, w których dawno nie byłam, albo nigdy nie byłam. No, wiecie, ja jakie do tej ciekawe pory... miejsca wtedy były? Słuchaj, znaczy to nie są aż jakieś dla Was może ciekawe miejsca, ale ja na przykład nigdy nie byłam na Smoleniu, na zamku, tak? Zamek w Ogrodzieńcu, nie pamiętam po prostu jak wyglądał, tylko... Spod Zamczu, bo ludzie... Przepraszam, zamek Ogrodzieniec spod Zamczu, przepraszam. Tak, bardzo się denerwują. Tak, i nawet miałam, słuchajcie, tak, nawet miałam jeden taki komentarz, bo przez przypadek to napisałam, Ula, jak Cię lubię, ale jak następnym razem napiszesz, że zamek w Ogrodzieńcu... Dobra, to się wytnie, to, że Ula powiedziała źle o zamku... Ale zamek Ogrodzieniecki. Tak, zamek, no dokładnie, i wszyscy, wiesz, pytają, jadą do Ogrodzieńca na zamek i tak się utarło, tak? Ale nie tylko się utarło, bo... Oficjalna nazwa jest Zamek Ogrodzieniecki. Zamek Ogrodzieniec, ale w Podzamczu. Okej. No i na przykład tutaj, wiesz, świetne ruiny zamku w Bydlinie, którym, słuchajcie, byłam zszokowana, jak tam... Mało kto wie, słuchaj. Pałac Moesów w Wierce, spalony, prawda, wtedy przez narkomanów, tak? Czy na przykład, słuchajcie... Czyli takie atrakcje w bezpośredniej bliskości naszej. Bliskości, no wiesz co, nie chciałam ruszać nie wiadomo jak bardzo daleko, kiedy tak naprawdę musiałam siedzieć w domu, no nie? Więc po okolicy sobie popodróżowałam, ponagrywałam filmiki, które wrzucałam na swojego fanpage'a, bo wiecie co, ja wyczułam jeszcze jedną rzecz, poobserwowałam, że mam możliwość wybić się na fanpage'u, ponieważ nikt niczego tak naprawdę nie wrzucał. No, ludzie byli tacy zszokowani. Wszyscy straszyli, ja zostali w domu. Rozumiesz, zaczęłam rzucać różne rzeczy, opisywać, nagrywać filmiki, wiecie co, nigdy nie potrafiłam złożyć takiego filmu. Nawet można się nauczyć, prawda? Czyli wyszłaś obronną ręką z pierwszego uderzenia? Z pierwszego uderzenia, tak. To znaczy, wiesz co, ja jestem bardzo żywiołową osobą, więc tak, w domu mnie nie zamkniesz, czyli ja muszę przez cały czas robić, no nie? I wtedy wiem, że żyję. A powiedz mi, kiedy Ci się narodził ten szalony pomysł z nazwaniem siebie Ula Zwiedzula, czyli cyfrowa nomadka? Z czego to? Z czego? Słuchaj, ponieważ ja dużo podróżuję. Bo cyfrowa nomadka... Czyli osoba, cyfrowa nomadka, dla wyjaśnienia Państwu, to jest osoba, która podróżuje i do pracy jej wystarczy komputer i internet, ponieważ wszystko może zrobić, czyli tak jak ja, copywriter, grafik, bo też robię takie różne grafiki, prawda, do postów. Więc... Nomadka to jest taka osoba, która nie ma domu teoretycznie. No teoretycznie no, tak, tak, ale... Z miejsca na miejsce, bez stałego... No tak. Tylko spasz, no dobrze, dobrze. No, tylko zamiast standardowego ekwipunku podróżniczego, jak mieli nomadzi, to Ula ma komputer i dostęp do internetu, tak? I nie, to, słuchaj, jest tak, cyfrowa nomadka. Żeby po prostu funkcjonować, tak? Zresztą tak samo w tym momencie mogę biuro prowadzić. To jest nieważne, z jakiego ja miejsca organizuję wszystko i dzwonię, nie? Mogę z każdego miejsca. Nas jako podróżników interesują sprawy takie, wiesz, techniczne. Czyli mnie na przykład bardzo interesuje, wielu osób pytam, miejsce, w które się wybrałaś, raz, zauroczyło Cię i chciałabyś jeszcze raz tam wylądować. Znaczy, może inaczej, ja uwielbiam Montenegro, czyli Czarnogórę i tak naprawdę mogę, jeżeli się da, to i mam taką możliwość, to jestem tam latem, zimą. No taki mały kraj, to tam wszystko widziałaś, każdą uliczkę. Zgadza się, tylko ja uwielbiam spokój, uwielbiam ich leniwość, a przede wszystkim też połączenie morza i gór jest piękne. I bardzo często podróżuję i wszystkim polecam podróżowanie. Jeżeli chcecie faktycznie odpocząć i coś zwiedzić, to zdecydowanie poza sezonem. Natomiast na pewno, gdybym chciała jeszcze wrócić, bo byłam tylko raz, nie ukrywam, do Marrakeszu. Tylko wiesz, ja byłam w wakacje. Było wtedy naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ale chciałabym tam po prostu wrócić zimą, bo Marrakesz bardzo mi się podoba, bardzo zafascynował mnie. Te czerwone, wszystko na czerwone, no nie bajka i... No, ale ty taki kolorowy ptak tam w tym Marrakeszu, to przyciągałeś dużo uwagi, wiesz, nie? Czy się przebrałaś w ten czarny habit? Nie, wiesz co, nie, nikt nie specjalnie nie? jakoś zwracał. Nie? Wiesz co, nie zaczepiali, tam się nie właśnie, pociągali za włosy. W żadnym kraju nikt mnie nigdy nie zaczepiał. Nie wiem, chyba tak strasznie wyglądam, się wyglądał podejść, no ale...
Nie, to musi być jakaś gwiazda telewizyjna. Ona jest taka kolorowa, to musi być ktoś ważny. Wie. Nie, naprawdę nigdy mi się nie zdarzyło, a na taki Marrakesz wychodziłam sama, tak? I nigdy mnie nikt nie zaczepił, żadnych w ogóle takich krajach muzułmańskich. Wiem, dlaczego przywarło do ciebie kolorowy ptak, bo w 2020, czyli w trudnym roku dla branży, dostałaś piękny laur orła turystyki. No, orzeł może jest mało kolorowy, prawda, ale jednak orłów tak. Obok mnie bardzo. Dziękujemy. Troszkę wyleniały, ale wciąż orłów. Ale wciąż latają. Najważniejsze. A jakie mają ambicje, powiem ci, orły eolaskie. No więc jak to się stało? Laur... Znaczy, wiesz co, stało to się tak, że naprawdę nie wiem, kto mnie do tego konkursu zgłosił, bo takie orły dostaje się za pozytywne opinie w sieci. No i słuchajcie, jest sierpień i ja idę na spacer z moim psem Waflem. No i telefon dzwoni, odbieram telefon, ale że i pani mówi, że wygrała pani czy coś tam, ale wiesz, przyjechał samochód. Ja nie słyszałam, co pani chciała powiedzieć i już pani miałam bardzo grzecznie podziękować za ręczniki, garki, czajnik bezprzewodowy i wszystko. Ale wiesz co, coś mnie tak tchnęło. Przepraszam, a czy może pani powtórzyć, co tym razem wygrałam? No i ona mówi, że zostałam laureatem i tak dalej. No i wiesz co, ale to są 2020, ale to są... Za poprzednie działania, no to, tak. No to jak już wygrałaś, to teraz powiedz, z czego ci twoi klienci są tak bardzo zadowoleni? Czyli jakie w twojej opinii twoje wycieczki zbierają największe oklaski, pochwały? Co powoduje, że biuro turystyczne Robinson jest tak co masz najlepszego w ofercie? Nie, no zapytajcie to klientów. Na pewno masz tu zapisane w tabelkach. Na pewno twoja skromność pozwoli na to, że pochwalisz się. Bardzo dziękuję. Czy tak naprawdę może to, że moi klienci wiedzą, że kiedy ich wysyłam na wycieczkę, to ja jestem 24 godziny na dobę pod telefonem. Czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wiedzą również, że jeżeli coś się wydarzy, to ja bardzo szybko ogarnę temat. Czyli dlatego. Perfekcja organizacji. Poza tym, wiesz, plany wycieczki, które proponuję klientom, zawsze są szyte na ich miarę, zawsze to, co chcą zwiedzić, ale jeżeli tego jest za dużo, to nakieruję w taki sposób, że mówię, że no, nie damy tego rady zrobić w tylu i w tylu dniach, więc albo przedłużamy dzień o dzień dłużej wycieczkę, albo po prostu wyrzucamy pewne rzeczy. A najtrudniejsza wycieczka? Najtrudniejsza wycieczka? Kurczę, nie miałam takiej wycieczki najtrudniejszej. Dla mnie nie ma trudnych wycieczek. Można sobie radzić z każdej sytuacji. Boże, kogo ale pyta? Miałaś powiedzieć o tych bestsellerach, o tych twoich... Jakieś bestsellery? Najlepsza wycieczka, co po prostu możesz się pochwalić, jako to jest twoja firmowa wycieczka, polecasz. No, zachęć troszkę naszych widzów do tego, żeby skorzystali z twoich działań, usług. Ludziom polecam Montenegro, polecam Grecję, polecam Bułgarię i bardzo ich zachęcam do zwiedzania Polski, ponieważ są do wykorzystania bony turystyczne. Słuchajcie, one niebawem skończą termin ważności. To jest tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby taki bon kupić, a już wykorzystać, prawda? Gdzieś nim zapłacić, a już sobie nie wyobrażam sytuacji, że ktoś kończy na przykład jutro 18 lat i jeszcze tego bonu nie wykorzystał. Teraz można wykorzystać. Teraz właśnie powiem, o co chodzi. Cały system działa w ten sposób, że jeżeli ty jutro kończysz 18 lat, to dzwonisz do mnie, wykupujesz u mnie jakąś imprezę. Na przyszłość. Na przyszłość, czyli ważne, abyś ty tym bonem zapłacił dzisiaj, a imprezę możesz zrealizować na przykład we wrześniu, prawda? Czy można się już zapisać na jakieś wyjazdy, na przykład wakacyjne u ciebie? Już masz plany na to, żeby gdzieś ruszyć z kolejnymi wyjazdami? Słuchajcie, takie plany to się robi w poprzednim roku, czyli ja już w 2020 miałam pewne plany. Wiesz, to ja, żeby zrobić jakąś imprezę, ja muszę dużo wcześniej rezerwować noclegi, prawda? Przede wszystkim noclegi. No i ja na przykład noclegi mam porezerwowane od września zeszłego roku, na przykład Czarnogóra, Bułgaria, Włochy. Więc ludzie się zapisują. Ale powiedz mi, jest taka możliwość u ciebie, że chcemy zrobić z Pawłem objazdówkę po Montenegro, tak? I chcemy tylko wylądować i żeby ktoś się nami zaopiekował i przecierał nas od gór do morza i
przychodzę z konkretnymi celami i Ula daje radę mi to zorganizować, tak? Dlaczego? Czyli zachęcamy, no, kto nie ma czasu na to, żeby samemu sobie bukować, szukać przewodników, planować, to Ula jest najlepszym człowiekiem do tego. Ja jak najbardziej pomogę, doradzę, a ewentualnie coś odradzam, no nie? Czyli specjalizujesz się w Czarnogórze? Znaczy, wiesz co, ja się specjalizuję przez tyle lat w świecie, tak? W każdym kraju, no bo wszędzie miałam grupy, a jeżeli sobie z czymś nie radzę... A na Antarktydę jeszcze nie robiłaś wycieczki? Nie, nie robiłam wycieczki. Sama bym poleciała. Nie byłam tam jeszcze. Ale wiesz, ja lubię realizować marzenia, a nie odkładać na potem. Co jako kobieta? Aha, już się boję. Bo mamy dużo, mnóstwo znajomych, którzy mówią, przywieź mi magnes, jak gdzieś lecisz, tak? Klasyk. Co ty jako kobieta przywozisz z podróży? Masz jakiś taki stały element, który jest półeczka i z każdego miejsca na świecie przywozisz coś takiego? Jest, masz taki? To znaczy tak, wiesz co, na pewno nie przywożę kurzu łapów, tak? Kurzu łapy, czyli wiesz, tego, co postawisz na półce. Ja zakładam, że biżuterię, jakieś naszyjniki. Słuchaj, co ja przywożę? Na przykład torba. Koraliki. Idąc na plażę we Włoszech, kupiłam sobie po drodze torby, bo stwierdziłam, że jak pójdę z powrotem, to już może jej nie być. Bardzo lubię sobie przywozić biżuterię, perfumy, buty, ale wiesz, takie rzeczy, których nie kupię. Oprócz tych rzeczy zawsze przywożę dania kuchni regionalnej i duże ilości alkoholu. Czyli jest jednak, widzisz, mówiłem, że znajdziemy z dziewczyną taki podróżnicy mocny. Podróżnicy mają wspólny język, tak. Wspólne smaki. Był u nas Tomek Groja ostatnio, który też nas bardzo zachęcał do tego, żeby się z nim napić i okazało się, że podróżnicy... Okazuje się, że tak, Ula też o tym pomyślała. Alkohol. Co to za alkohol? Mołdawski. Tak. Pyszna butelka. Do Mołdawii też robisz wycieczki? Też. Samolotówki. A jakie są rodzaje wycieczek? Samolotówki i autokarówki? Autokarówki, tak. No i ewentualnie wyjazdy indywidualne. To znaczy można sobie Ulę zamówić i ona mnie obwiezie po jakimś kraju? Jeżeli dobrze zapłacisz, ciebie zawsze! Odnośnie wina. Gdzie jest najlepsze wino w Europie? Znaczy wiesz co, mnie osobiście najlepiej smakują wina we Włoszech. Aczkolwiek nie pogardzę żadnym winem z żadnego państwa, bo po tych winach nigdy nie boli mnie głowa. A jeżeli kupię wino w Polsce, chociażby ono było najdroższe, zawsze mam ból głowy. Może dlatego, że tak drogo za nie płacę. Ojej, ale to, nie wiem, czy my to możemy puścić, bo tutaj teraz wszystkie sklepy monopolowe będą naszymi wrogami. Nie? A odnośnie smaku, bo jestem wegetarianinem i gdzie byś mi poleciła wycieczkę, gdzie można zjeść dobrze, ale niekoniecznie mięso. Wiesz co, nigdy nie interesowałam się wegetarianizmem, ale... Miałaś przypadki wegetarian na wycieczkę? Tak, właśnie dlatego chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli ktoś mi zgłosi wcześniej, że jest wegetarianinem, weganem... Wtedy kupujesz zapas z ziemniaków w Polsce do autobusu, będzie miał co jeść. Zgłaszam w restauracjach, w lokalach, w których... grupie zamawiam obiad, że będzie 3 wegetarian, 1 wegan i tak dalej, tak? Ktoś tam ma jakąś dietę. No. Ula, co byś mogła poradzić młodym ludziom, tak jak ty odkryłaś w sobie w bardzo młodym wieku tą pasję, tak? Połączyłaś wszystkie ścieżki, wszystkie pasje i stwierdziłaś, tak chcę zarabiać na życie. Powiedz mi, warto podążać za swoimi marzeniami? Nie żałujesz tego kroku? No bo wiesz, teraz przechodzisz trudny okres, wymagało dużo pracy, żeby się dostosować. Ciągłe wyzwania, ciągłe nowe zadania. I czy każdy młody człowiek sobie poradzi z tym, jak sobie tego bierze, tak jak ty? Czy trzeba się przygotować do takiego wiesz co, wyzwania? Jeżeli chcesz naprawdę profesjonalnie prowadzić biuro podróży, to przede wszystkim odradzam zaczynanie od tego, że mam ochotę do podróżowania, to świetnie, założę sobie biuro podróży, tak? Nie, słuchajcie... Bo dostanę 15% bonusu. Nie, tutaj naprawdę trzeba mieć to doświadczenie, bo słuchajcie, jak zdobywałaś to doświadczenie? Jak zdobywam? Słuchaj, ja najpierw byłam zwykłym wychowawcą na kolonii, czyli pilnowałam dzieciaków, tak? Później byłam rezydentem. W takich tradycyjnych touroperatorach, takich korporacjach turystycznych? Dokładnie. A gdzie byłaś rezydentem? Na przykład ostatnia moja rezydentura to chyba była na Słowacji, wiele, wiele lat temu, ale wiesz, ja już od tej pory, wiesz, jak założyłam własne biuro, no to już nie jeździłam jako rezydent, tak?
Potem pilotowałam grupy, tak? Więc też, też u kogoś. Też u kogoś. I dopiero jak wiesz, mając tą bazę doświadczenia i wiedząc, że ja to naprawdę kocham, bo ja uwielbiam pracować z ludźmi. I umiesz to robić? Powiedzmy, załóżmy, że umiem, to dopiero nie, no umiesz, to co się umówmy, że z tego programu wychodzisz ze świadomością, że dwa orły ci powiedziały, umiesz. Podbudowane. Szaremu ptakowi. Umiesz, tak. Kolorowemu ptakowi dwa orły powiedziały, dwa stare wyliniowe orły powiedziały kolorowemu ptakowi, umiesz to, Ulka, robisz to, robisz staram to świetnie. Staram się, na pewno się staram, tak, na pewno się staram robić to najlepiej jak potrafię, więc... Co ja bym, wracając do tego, powiedziała młodemu człowiekowi, przede wszystkim naucz się dobrze jednego chociaż języka i gdzieś zatrudnij się w jakimś biurze, żebyś zobaczył pracę od kuchni. Tylko wtedy można osiągnąć sukces, jeżeli znasz pracę na każdym etapie, prawda? Czyli od pucybuta do milionera. No, właściciela biura podróży. No, jakby na to nie patrzeć. A można miliony się dorobić? Czy to jest taka bardziej na biurze podróży, czy to jest taka bardziej praca dla pasji, czy dla pieniędzy? Wiesz co, też? To zależy. Na przykład dla mnie głównie jest to pasja. Bo ja się, mówię ci, cieszę się ale z tego. Ale nie każdy chce być milionerem, tak jak ty, czy wiesz ja, co, ja nie mam aż takich, że ja muszę być milionerem. Ja cieszę się z tego i tym żyję, że robię to, co lubię. I najpiękniejsze dla mnie jest to, kiedy przyjeżdża, kończy się jakaś wycieczka i dostaję telefon. Pani Uleńko, to i to było super, no i cudnie, i w ogóle, słuchajcie, nawet jeżeli ja nic na tej wycieczce nie zarobię, to i tak jestem, słuchajcie, happy, ona mi daje więcej niż te zarobione jakieś tam pieniądze na wycieczce. No i myślę, dlatego jesteś tak bardzo popularna i tak chętnie korzystają ludzie z Twoich usług, bo właśnie cieszysz się tym, że te wycieczki organizujesz, a nie cieszysz się z kasy, która z tego płynie, tak? Bo kasa płynie dodatkowo przy okazji. Ale przede wszystkim jest hobby, pasja, energia. Tak. I realizowanie własnej marzy. A przede wszystkim sama, bo rozumiem, jeszcze ty mogę podróżować, prawda? Bo mi to w niczym nie przeszkadza. No to co? Moi drodzy, bo z Ulą, z Wiedzulą można by przegadać jeden kwadrans za czasu, mamy mało, życie płynie, a mamy 20 minut tylko na antenie, więc krótkie podsumowanie. Wierzę w to, że jak ktoś ma pasję, to doła przezwyciężyć każdy problem. Nawet lockdown pandemia. Nie powstrzyma prawdziwej pasjonatki. Tak? Wierzę w to, że można być adwokatem, można skończyć studia prawnicze i stać się później podróżnikiem, przewodnikiem. Wierzę w to, że bardzo ważnym elementem każdej podróży powinna być pamiątka. W tym przypadku piękna torebka. Tak? Wielka to dla nas przyjemność. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, że chciałaś to odwiedzić. To dla mnie przyjemność. Ożywiłaś nasze studio. Ożywiłaś nasze studio. Państwa zachęcamy do podróżowania Z Ulą. Może też z nami kiedyś. Tak. Dziękujemy. Jedziemy, panie. Paweł, gotowy? O czym to dzisiaj? O tym, co lubisz najbardziej. O seksie. Okej. No i to jest prawdziwy gość. Każdy temat chodzi. To są rozmowy niereżyserowane. To wiesz, to.